jeden z bohaterów, ale bohaterów tajnego frontu, bohaterów pracy wywiadowczej, a przy tym postać bardzo niejednoznaczna w różnych aspektach swojego działania. Nie można mu wystawić do końca śpiżowego pomnika, historyk nie mógłby tego zrobić z pełną odpowiedzialnością, bo są pewne zastanawiające, czy nawet niepokojące elementy w tej biografii. Mianowicie, do końca nie wiemy, kiedy na przykład Kontrym nawiązał współpracę, bo nawiązał ją z wywiadem PRL-owskim, będąc jeszcze w Londynie. Rzeczą przedziwną jest to, że w momencie, kiedy Kontrym siedział w więzieniu i przesłuchiwano go i męczono na śmierć, jego brat, rodzony brat, oficer Armii Czerwonej, który przyjechał do Polski, służył w Wojsku Polskim, spokojnie kontynuował tą służbę, dosłużył się rangi generalskiej. Normalnie procedura komunistyczna polegała na tym, że jeśli jeden brat siedział pod najcięższymi zarzutami, należało aresztować i drugiego. Wielki znak zapytania. I wreszcie znak zapytania, ta ucieczka ze Związku Sowieckiego nie do końca jasna, nie do końca pewna. Innymi słowy, biografia barwna, ciekawa, zmuszająca do refleksji, biografia bohatera, ale bohatera nie bez pewnych skaz. Dlatego zresztą tym ciekawsza i tym bardziej interesująca.